Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity. Nazywam się Sejfmut. Jesteśmy w naszym mieście przemysłowym. Jak tu widzicie, nękają mnie pożary, takie inne pierdółki. Jednak ci moi ludzie, którzy powinni przyjeżdżać i ich ratować, coś za bardzo nie chcą pracować. W takim razie postanowiłem, że trzeba wybudować tutaj własną, prywatną straż pożarną i takie inne pierdółki wszystkie. Tak, ale ten mały chciałbym tutaj postawić gdzieś. Na tych obrzeżach, które bym mnie najchętniej postawił, bo tutaj nie chcę kłaść normalnych budowli, bo one według mnie będą troszeczkę szpeciły. Lepiej tutaj postawić na wjeździe te wszystkie odnośnie ochrony, czyli straż pożarną oraz policję, które postawimy przy wjeździe, a dopiero tam dalej może coś innego kłaść, więc kładziemy. Straż pożarna z jednej strony, rozbudowana oczywiście troszeczkę, bo trochę trzeba, może nie będę je maksymalnie rozbudował, ale na tym poziomie ona sobie stoi i koło nich policję mogę postawić. Myślicie się? Nie. Policja na mnie chce wejść, dobra, Maxis. Nie, Maxis, potrzebuję coś takiego, jest bez sensu. W tym mieście w ogóle jest niepotrzebne. Karetki pogotowia przy wjeździe, no tak średnio będzie wyglądało. Więc może tutaj... O, to na końcu wyszło. Te oba mogą budynki tutaj szczelić. Na samiutkim końcu. Klinikę. Dobra. Więc tutaj szczelimy wam dwa. Szczelimy wam jeden dla pacjentów. Jedno skrzydło, tak, żebyście też mieli swoje. To i dobra. Wy sobie tutaj będziecie spokojnie działać. Straż pożarna będzie sobie jeździła, ratowała moich ludzi. W razie czego, jak nie będzie sobie radziła, to wtedy będzie dostawała pomoc z innych miast. Ale domyślnie ma sobie ona już sama radzić. Jak widzicie, pożarów jest dosyć sporo. Znaczy było dosyć sporo, bo to poprzednio tyle ich wyszło. Dlatego też trzeba wszystkie te je załatwić. Okej. Tutaj widzicie, moi ludzie się zwiększają, gęstość się ich zwiększa, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo przyjemne to jest. Zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda zamożność moich ludzi. Jak widać, wszyscy się cieszą, wszystkim leci pysio do góry. Komercja przemysłu, w ogóle tutaj nie kładę, jak mówiłem, nie chcę tutaj przemysłu mieć. Później wybudujemy przed miasto, które będzie stricte zajmowało się tylko i wyłącznie przemysłem, a nie, że ja tutaj będę sobie sam brudził u siebie. Co wam nie pasi? Tu. Pożar, okej, rozumiem. Na sprzedaż, właśnie nie wiem, czy te się powinno usuwać, są na sprzedaż ustawione, ale nie będę myślał na ten temat. Lepiej usunąć, wybudują się szybciutko nowe i już, i sprawa załatwiona, jak się mówi. Okej, to rozbudujmy. Teraz zobaczymy, jak nasz park w ogóle się miewa, chociaż tutaj nie ma poprowadzonych chyba do niego żadnych autobusów, więc pewnie jego postęp jest dosyć słaby. Przydałoby się jeszcze jeden port wybudować z drugiej strony, nie wiem, czy tam w ogóle było miejsca na niego. Wydaje mi się, że chyba tam miejsca za bardzo nie było właśnie. I temu to wyglądało w tym miejscu. Dobra. Zaraz sprawdzimy. Uj, nie w tych miejscach. Nie, jak mówiłem, to mam, ale czekajcie, może postawimy tak i będę usuwał te kawałki, będzie chyba szybciej dla mnie, to to robi wtedy. Lepiej będzie tak mi postawić i to usunąć później w kolejnym kroku. Dobra. I tutaj również w ten sam sposób, czyli te środki usunąć po prostu. Wiecie, żeby te budynki miały prawidłowe jakieś ułożenie, a nie kurde, w każdym możliwym kierunku one się dobudowały. Bez składu i ładu. Okej. Okay. Ja, ale ja mam ludzi, kurde. Ludzi 9000. A właśnie, jak tutaj z podatkami stoimy? 9. Dajmy na dychę im, a czemu by nie? Niech się oni przyzwyczajają do takich podatków. Bo wtedy, jak oni już przyjdą z takimi podatkami, to nie odchodzą aż tak szybko, tak wam powiem. Tak to mniej więcej się prezentuje. Dobra. Teraz tylko znak parku zabaw. Postawimy w tym miejscu. Teraz tak, o. Tutaj mogę dać różne zabawy jakieś. Rakietowa astrowirówka. Fajne. Zamontujemy wam to w tym miejscu w takim razie. Tak, tą drogę poprowadzimy do przodu. I tutaj poprowadziłbym kolejną. Tak, żeby to oczywiście się ułożyło w miarę sensownie. Tak o, to musi nam przynieść konkretne zyski. Jak to przyniesie nam konkretny jakiś zysk, to wtedy będziemy mogli to rozwinąć.
i polepszyć na jeszcze lepsze parki, na jeszcze lepsze zabawy tutaj. Więc postawiłem tutaj oczywiście spadająca winda. Kurde, ale będą się bali ludzie. A tutaj mamy takie różne sklepiki, które możemy umieścić. Więc taką stoiska z popcornem i wózek z łakociami. Teraz, żeby oni tutaj bardziej chcieli przy nas zostać, postawimy im takie oto fontanny. Tutaj jedna przy wejściu. Tutaj z zasady mało kto będzie wchodził, więc tutaj nic nie będzie. Po środku, po jednej tej. Jeszcze gdzieś takie zwykłe może postawimy przy każdej budce. Okej, okay. Tutaj więcej. Nie wiem, czy to zwiększa ilość ludzi, to może być w parku czy co. Ale jak widzicie, to tylko i wyłącznie przynosi zyski. Nawet nie widziałem chyba, żeby park rozrywki przynosił straty na innych filmikach, jak oglądam raz na jakiś czas. Nigdy też nie widziałem, żeby park rozrywki przyniósł jakiekolwiek straty. Zawsze przynosi tylko i wyłącznie zyski. Nie wiem, na czym to polega, szczerze mówiąc. 2000 tutaj do nas przychodzi, stąd 1000, stąd 80. Strasznie słabo tam akurat. Da radę tutaj budować drugi statek? Nie da rady, właśnie. Temu tutaj nic nie postawiłem. Dobra, samoloty. Jajku, grzybowato troszeczkę. W tym miejscu będzie trzeba to strzelić w takim razie. Czyli taką maksymalnie postawimy to na końcu. Tak, wy nie jesteście happy, wiem o tym właśnie. I temu to nie chciałem tego kłaść na początku przy was, bo wiedziałem, że wy się nie ucieszycie z tego powodu. No ale dobra, jak sami widzicie, musiałem to postawić. Zbudowujemy go oczywiście maksymalnie, gdyż zależy nam jak największej ilości turystów. Tutaj poprowadzimy później jakąś linię, to bardziej rozbudujemy wtedy ten park. I wtedy tutaj jeszcze jakąś atrakcję damy za lotniskiem, więc to może będzie dziwnie, by się prezentowało. Ale powiem wam, że mi bardziej zależy na miejscu, tak, że miejsce musi, jest bardzo cenne. Ja nie mam ratusza nigdzie, ustawionego. Faktycznie, ja go usunąłem przedtem. Ja usunąłem ratusz i go nie postawiłem. Dobra, to czekajcie, może za chwileczkę. Teraz tutaj prowadzimy drogę do przodu. I w tym miejscu postawimy pierwsze kasyno. Będę na razie budował te zwykłe kasyna standardowe. Nie będę się pchał w te najlepsze kasyna. Może w tym miejscu postawimy te kasyna, czyli jedno tu, drugie tu. Dlaczego dwa? Chcę dwa postawić. Tak, mam ochotę na dwa. Chyba tutaj w ogóle ta droga przejdzie, ale czy ona jest potrzebna? Nie jest potrzebna. Więc dobra. Znak kasyna. W tym miejscu. Tak, dajemy jedną miejscówkę na spanie dla tych najbiedniejszych i jedną miejscówkę dla tych średnio zamożnych. Tutaj skupimy się tak, postawimy dla niezamożnych hazardzistów i postawimy jeszcze dla średnio zamożnych bar. Tak, w ten sposób. A tutaj postawimy bardzo podobnie, tylko tak, damy inny neon. Ten neon też damy noclegi, ale tutaj damy dla średnio zamożnych blackjacka i damy jeszcze klub komedii dla niezamożnych. Czyli wiecie, zmieszałem po prostu te dwie możliwości w obu budynkach, żeby tutaj wszędzie mogli przychodzić różni turyści, żeby to nie było zależne od niczego, żeby to wszystko było w porządku. Kurczę, tutaj nie ma drogi szybkiego ruchu wokoło postawionej. Chciałbym się tutaj postawić drogę szybkiego ruchu idealnie za tym. Nie wiem, czy tutaj za mało miejsca nie będę miał z tyłu na rozbudowę, jak później bym chciał strzelić takie coś. Albo takie coś. Oj, ale tutaj będę miał problemy za chwilę. Tak, tak, tak. Gdybym nie miał tej kasy, na pewno bym tak nie zrobił, wieści mi. Ale wiedząc, że mam taką gotówkę, to się tym za bardzo nie przejmuję. Dobra. Tutaj w takim razie bym postawił skwery. A za nimi od razu autostrada, czyli aleje szybkiego ruchu. Czekajcie, żeby tutaj widać, że to jest na pewno najbliżej jak się tylko da. Czyli tutaj się nie da w tym miejscu. Tu, no dobra. To jest chyba najbliżej jak się da. I po długości na sam koniec. I to połączymy razem oczywiście, rzecz jasna. Tak w miarę sensownie. Powiedzmy tak, po ukosie troszeczkę. Troszeczku. Okej.
I teraz to podepniemy razem ze sobą. I powtórzymy to, co było przed sekundą tutaj budowane. I tutaj może gdzieś jeszcze podepniemy drogę. Powiedzmy, w tym miejscu drogę jeszcze podepniemy. Czyli tu. I symetrycznie to jest drugi wjazd, czyli tutaj w tym miejscu. Okej, dobra. I dalej strzelamy to, co było poprzednio. Czyli kasyna. Kasyno jedno w tym miejscu. Kasyno drugie w tym. I tak jak poprzednio, neonki, noclegi, ten. Ten jest dla niezamożnych, ten jest dla średnio zamożnych. Tutaj też edytuj. Mam nadzieję, że te kasyna w ogóle będą przynosić mi zyski. Często z kasynami jest tak, że one tam jakoś losowo, jakimiś tam różnymi problemami są obarczone i niekiedy zysku one nam nie przynoszą. I to jest taki wielki ból pod tym względem, ale mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku. Dobra, tutaj no nie źle wam powiem. Może nie przynosi nam jakichś wielkich zysków, ale czasami przynosi nam strat. Co najważniejsze właśnie. Nasze miasto póki co potrafi na siebie zarobić, chociaż jest tak rozbudowane, ale i tak czy siak daje radę tutaj jakieś tam pieniążki uzyskać dla nas. Dobra, nie mamy tutaj jeszcze w ogóle postawionego dworca, znaczy nie mamy tutaj postawionych autobusów, takich samych z siebie, ale możemy jeszcze zwiększyć ilość autobusów dojeżdżających z miast sąsiednich. Czyli znowu tak jak poprzednio, w każdym z tych miejsc położymy przystanek i tutaj również z tej strony. Ludzie się powinni cieszyć z tego powodu, tak wam powiem. I później jeszcze po środku postawimy im szkołę, gdyż tak, zainwestuję tutaj jednak w edukację, gdyż chcę, żeby ci ludzie byli bardziej troszeczkę ogarnięci, bo jeśli będą tacy, no wiecie o co chodzi, to będę miał tutaj więcej napadów, więcej przestępców, a nie chciałbym tego, naprawdę nie chciałbym tego. Tak, oczywiście po jednym tym w tych miejscach jeszcze trzeba postawić przystanek tutaj, przystanek przy tej stacji też trzeba postawić i dwa przystanki, tak, dwa, żeby zwiększyć tutaj częstotliwość przyjeżdżania koło naszego parku rozrywki. Kolejny, przy lotnisku, tutaj też postawimy, jak będą mieli, i jeden tutaj. Okej, okay. Wszystko jest teraz otoczone przystankami różnego typu. A może tutaj jeszcze tam na środku po jednym. Też żeby mieli. I tu. I no tu mniej więcej. To będzie po środku. Okej. Okay. Teraz już wszędzie są różnego typu nasze przystanki. Ludzie powinni tutaj być happy i się cieszyć po prostu, że mogą tutaj z nami mieszkać. Ha! Tak. Miasto się rozbudowuje. Wszystko jest pięknie, ładnie. Sklepy są. Wszyscy są szczęśliwi, bo jest dużo kupujących, więc powinni chyba być wszyscy zadowoleni z tego. Tak, 76% poparcia. Ludzie umierają. W takim razie klinika, jak tam wygląda? 10 jest leczonych, więc niech nie przesadzają. Tym bardziej, że jeszcze przyjeżdżają do nas karetki z innych miast, które nam tutaj pomagają troszeczkę. Nasz zysk dzienny, 300. Taki średni wam powiem. Póki co jest ten zysk. A to może jeszcze jakąś kolej to ja pociągnę do góry. I wtedy ten zysk się troszeczkę zwiększy. Ale zobaczymy. Coś do niszczenia? Tak, jest tu jedno rumowisko. Z powodu pożaru. Okej, dobra. Ja mówiłem, z powodu pożaru to jeszcze mogę zrozumieć. Więc problemu nie ma. Tu wybudujemy kolejną stację pożarową. Strzelam z drugiej strony, żeby oczywiście miała bliżej. Czemu tylko z jednym rozbudowanym? Żeby nie popadać w koszty. Prosta zasada. Ona mnie kosztuje 600, a ta największa, podstawowa, kosztuje mu już 1700. Więc w ten sposób, jak postawiłem sobie dwie straże na jednym końcu i na drugim końcu, to nie ma problemu. Fajerwerki nie dziękuję. Znaczy, spytaj, później dałem, ale dam i tak jak odmów całkowicie, gdyż nie. Fajerwerki się nie będę pchał w takim wielkim mieście, bo to jest bez sensu. Okej, tak jak widzicie, to daje mi negatywne efekty, to strasznie negatywne. Więc pierwsze co, tak, rozbudujemy tej alejki wokoło. Tak. I tutaj już za daleko jest, dobra. Alejki zresztą rozbudujemy w tym miejscu.
Uj, nie chcecie wejść tutaj nigdzie? Tutaj weszliście, dobra. Oj, tutaj neonek stoi. Chcesz neon troszkę przełożyć w inne miejsce, może troszkę do przodu, by ono on wszedł. Spróbujmy. Go usuńmy. I postawimy go kawałeczek z przodu. Widzicie, on tutaj przyciąga nam turystów. Więc to jest jego na pewno plusik wielki. Ale damy go tutaj. O! Dobra, i teraz tutaj w tym miejscu mogę postawić sobie. Oj, ale tutaj bliżej mi się udało. Wiecie, jeszcze raz. Myślę, to jest bez sensu. Raz jest tak, że postawię idealnie, tak jak chcę. A raz tak, że to po prostu się ze mną kłóci i nie chcę za nic postawić się bliżej. No dobra, teraz coś pokombinuję jeszcze w tym kierunku. Na razie przedłużymy alejki do przodu. To jest podwójną aleję mogę postawić. Nawet nie wiedziałem, że tutaj podwójna aleja by weszła. Oj, tutaj się za bardzo ludzie wzbogacili przez tą aleję. Oj, tego nie chciałem wam zrobić, tak szczerze mówiąc. Chciałem, żeby ci najbogaci w środku byli, a nie na obrzeżach, żeby się oni mieszali ze sobą. Przepraszam was bardzo, ale może nie tak. Po prostu wam to wyłączę, żeby tutaj wam nie przynosiło to zysków. Bo jak mówiłem, nie chciałem, żeby to wyglądało w tą mańkę, żeby tutaj wyście się rozbudowywali przez to. To jest domyślnie wyłączone i rozbuduję tutaj do końca. Dobra, to też za daleko już jest. Jednego mi tylko brakuje raptem. Też pewnie się zadowoliliście za bardzo. Dobra, a tego jako ten efekt muszę jakoś usunąć. Spróbujemy go usunąć przez ten budynek. Ten albo ten. Ten? To się zmieści, ale dosyć malutki on jest. Dwa budynki. Kurczę, nic one nie daje, tak szczerze mówiąc. Ja usunę je w tym razie. I jednak muszę usunąć czymś bardziej radykalnym. Co tu mamy z tego typu? Coś dużego, ale to samo bez przesady. To? Zobaczmy. Okej, dobra. Zwiększyłem tutaj, podniosłem na drugi poziom ich, ale przynajmniej efekt uboczny z tego nie jest już aż taki wielki. Teraz tak o, jako że chcę troszeczkę zadowolić moich ludzików, więc postawimy im te najtańsze z podstawowych budynki, czyli te duże łąki. One dają bardzo dużo zadowolenia. Są pod względem bardzo fajne, a zarazem mają bardzo daleki kąt działania, widzicie. Postawienie jej w tym miejscu sięga do samego końca prawie. I naprawdę ma to rączki i nóżki. Mogę to postawić z tej strony. Oj, dobra. Tutaj postawimy kolejny i to postawimy kolejny. Okej. Więc wszyscy są z tej strony przynajmniej happy. Z tamtej strony oni się zadowalają, nie wiem, czymś innym z tego wynika. Ojejku, jak to zabrzmiało wręcz. Dobra, jak tutaj, nasz park rozrywki. Dobra, rozbudowaliśmy go na kolejny poziom, czyli możemy podnieść, dodać nowe atrakcje. Co tutaj dostaliśmy? Piracki, statek piracki, yeah! Kort gokardowy, kolejka górska. Tak, to chcę im postawić, w tym miejscu. Tak, w tym miejscu postawimy. Ile mogę wybudować? Tylko jedną taką dużą atrakcję. I koło! Diabelski młyn! To też trzeba je postawić w dziedzinie na widoku. Gdzieś w tym miejscu diabelski młyn poleci w takim razie. Więc jak rozbudowa. Tutaj drogę trzeba poprowadzić w dół. Troszeczkę w tą mańkę. Tu. Okej. Okay. Ile ty zajmujesz miejsca? Pokaż mi jeszcze raz. Ty to jesteś jako pierwszy. Czyli jesteś na równi prawie z tym. Więc to rozwalmy. Jak tutaj pociągniemy ten fragmencik w tą stronę. Tu jest port. Lotniczy. Zapomniałem. W tą mańkę. Jak cię pociągniemy, to tutaj powinieneś wejść. Oj, minimalnie, za mało miejsca. To się rozwaliło. I minimalnie w boczak, czyli tutaj, powiedzmy, w tym miejscu.
Okej, okay. Po długości, jak najdalej się da. Dobra, połączmy teraz te drogi razem. Dobra, to zniszczmy. I wszystko powinno być teraz pięknie, ładnie. Ja, będziemy mieli własny. Kolejka górska, jetty, ja. Dajmy na samym końcu może. Wiecie dlaczego? Żeby zachęcić, żeby tutaj biegali do niej i przechodzili koło naszych sklepów. Tak, jest chamskie po prostu. Ale chcę ich jak najbardziej tutaj wykorzystać, jak najwięcej na ich zarobić. Tak, jest chamski, będę zarabiał na nich, tak. Pik tak po prostu, pik na sprawa. I tak o, tutaj mamy wejście, jak widzicie. W tym miejscu jest wejście, więc je trzeba obstawić. Obstawić tak, żeby oni te przechodzili i mogli sobie coś kupić do szamania. Z łakociami wózek postawimy w tym miejscu. Tu postawimy gdzieś z balonami, koło niego też będą musieli oni przejść. Jeszcze jakieś te wózki, jeszcze możemy sobie postawić coś? Coś jeszcze tutaj dało bradę. A czekajcie, tak o, może zapełnimy te miejsce, tutaj są. O, pięknie, ładnie. Statek piracki będzie w tym miejscu. Zabawki postawimy tutaj. Tu będą zabawki. Czyli też musieli koło nich przejść za każdym razem. Wiecie, wszystko jest na zasadzie biznesu, tak. Czyli trzeba ich to wszystko tak układać, żeby oni faktycznie musieli koło tego przejść i coś tutaj kupić. Baloniki są tutaj dalej, tak. Tutaj mają łakocie. Łakocie, co ja tutaj myśliłem, też łakocie. Zabawki mają tam. Stoisko sprzedaży. Tam jest dosyć blisko, więc postawimy może tutaj, w tych okolicach gdzieś. Stoisko sprzedaży. I jeszcze popcorn możemy im strzelić. Trochę blisko siebie byłyby one chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, czy tu miałoby aż taki zysk. Jaki bym chciał? Łakocie nie, balony nie. Kurczę, co to możemy postawić? Nie ma nic sensownego w miarę. Dobra. Ale skoro jest to obok dajemy te łakocie jeszcze. Dobra, i standardowo, żeby mieli gdzie siedzieć i żeby mogli czekać na swoją kolej. Czyli koło sklepów muszą być oczywiście one postawione, bo ja nie widzę po prostu tego, że kupujesz łakocie, a później pędzisz po prostu gdzieś, bo nie masz gdzie siedzieć. A tu po środku postawimy takie o. Ej, nawet nie tak źle to wygląda, wam powiem. To akurat nie pasuje w ogóle. To postawimy taki w razie. Okej. I tutaj... te łakocie byśmy stąd... No dobra, niech te będą one. Dobra. Uruchamiamy! Tym. Jo, dzień dobry. Zniszczymy, tutaj jest to niepotrzebne. Kupicie? Nie, to mogę jeszcze to rozbudować przecież. Strzeliłem póki co to. Tego nie mam jeszcze. Karuzela łańcuchowa i to jest wszystko. Mamy już wszystkie atrakcje tutaj postawione. Więc genialna sprawa. Zobaczymy, czy w ogóle będę mógł ten park jeszcze rozbudowywać. Bo nie wiem, czy da się go bardziej rozbudować. Tutaj mamy nie zatwierdzone. Ło, kolejne bramy? Stacja mini pociągu. Aha, i po to jest ta druga postawiona. No, jakbym mógł po prostu podpiąć jeszcze jeden park. Dodaj drugą bramę do parku, aby zapewnić gościom kolejne wejście do wielkiego, do rozległego parku rozrywki. Oj, tyle miejsca nie mam. Ten port straszeczny. Nie mogę mu nigdzie indziej postawić, tak. Zysk 1500, tutaj mamy zysk 3000, no 7000 nawet tutaj jest zysku. 1500, dobra, na razie nie jest źle. Specjalizacja chyba na nas zarabia. Chociaż nie, tracimy na czymś. Big Bena póki co nie przynosi zbyt bardzo zysków. Ale mam nadzieję, że on się poprawi. Tak, że jeszcze będzie chciał być grzecznym, dobrym Big Benkiem i nam tutaj będzie przynosił plusy. Centrum wystawowe, może byśmy strzelili sobie, ja może te lepsze. Ło, nie, lepszego na pewno nie. Ło, to wystawowe też zajmuje tyle miejsca, że... Nie wiem, czy to ma sens. Na pewno to dużo forsy by mi przyniosł, jakbym to postawił. Ja bym chciał to przypiąć jednak chyba do tej drogi. To wiadomo, że ta droga zapewni mi troszeczkę więcej ludzi, bo jest szybkiego ruchu, prawda?
Więc wiadomo, że to mi zapewni troszkę więcej ludzi. Właśnie, jak z moimi korkami tutaj jest? Czy w ogóle są korki w tym mieście? No patrzcie się, póki co korków nie ma całkowicie w ogóle. Ale te budynki, widzicie, są najniższej jakości, że tak się wyrażę. Więc przydałoby się je podnieść. W jaki sposób? Oczywiście stawiając skwerki. Ale może te formalne strzelimy. W tych miejscach, że postawimy tu, tu, tu i tu. Tutaj się nie mieści. Jakby tam było za mało miejsca. Aj, to by nie było fajne, jakby to było za mało miejsca w tamtym miejscu. No dobra. Co to mamy? Wielką fontannę. Tu. I tu. Okej. Okay. Pokażcie mi. Dobra, rozszerzyło to się w tym miejscu, ale to jeszcze nie jest trzeci poziom. Tutaj widzicie, jest ciągle drugi. A tu bym musiał postawić taką zwykłą, bo ta się, tamta się nie mieści. Ej, ale fuck, kurczę. Serio, naprawdę. Nie popatrzyłem tutaj za bardzo, jest ta droga jest minimalnie krótsza. Nie będę całości burzył. Wiesz, co pomyślałem na ten temat. Może zburzę całość? Ojojku. No dobra, coś tutaj pokombinuję jeszcze w ten desen. Żeby coś tutaj jednak się zmieściło. Widzicie, minimalnie, ale brakuje tutaj miejsca. Będę musiał stawić taki skwer i go rozszerzyć czymś. Takiego nie rozszerzę, bo się nie mieści. Ale takim czymś mogę go jeszcze rozszerzyć. Więc dobra, postawimy to w ten sposób. No niestety, innej możliwości nie mamy. Powiedzmy, że to wygląda bardzo podobnie jak tamten nasz budynek. Więc postawimy to w ten desen. Okej. Dobra, przyspieszmy teraz czas, by to troszkę się rozpędziło. I kuknijmy sobie, jak to wygląda. Okej, okay, ta strefa jest tych najbogatszych, ale to jest sam handel, więc to nas nie zadowala. Będziemy musieli to troszkę bardziej rozbudować. Chyba, że w ogóle tutaj z handlu po środku zrezygnujemy aż tak bardzo. Będzie go mało tutaj po bokach ustawionego, a nie tak jakiejś wielkiej ilości. No i byłoby takie głupie, szczerze mówiąc. Tutaj mamy sklepy, tak, tu są sklepy dla tych najbiedniejszych. Ale widzicie, powoli te ludzie zaczynają się zdobywać do góry. Tutaj jest dla tych najbogatszych. Ale oni nie będą mieli za bardzo tutaj zbytu, bo ich nie ma. Tych najbogatszych ja nie posiadam póki co. O, coś malutkiego. To jest chyba najmniejsze, możliwe, formalne, najmniejsze też. Ojojku. Amfiteatr. Wystrzelić byłoby trzeba. Tutaj. Wtedy by ich podniosło pewnie już na ten maksymalny poziom. Ha. I to właśnie dylemat teraz tego wszystkiego. Nie wiem, czy tutaj chcę ich wszystkich podnosić. Bo te sklepy już nie będą miały za bardzo komu sprzedawać. Przynajmniej ten pierwszy nie będzie miał komu sprzedać. Bo tych ludzi tutaj nie znajdziesz! Nie, nie masz takich ludzi tutaj. Nie znajdziesz tych ludzi. Takich ludzi ja nie posiadam póki co przynajmniej. Póki co takich ludzi ja nie mam. Więc lipa blada. Tak się wyrażę. Przestępcy. Jeden przestępca, dwóch przestępców. Ale ta policja lata z innych miast. Ich wyłapuje powoli, więc powinno być chyba wszystko w porządku, jak mi się wydaje. Jak tutaj widzicie, policja lata. Powoli. Kradzież w sklepie? Policja już jest. Widzicie, ich aresztowała. 28 dziennie z popełnionych przestępstw. Czy ten hazard? Aż tak bardzo? Co tutaj mamy? Te domki są opuszczone z jakiego powodu? Niska wartość gruntu. No wiecie co? Uruchomimy jednak te parki po bokach, co są. Zwiększymy im tą wartość gruntu w takim razie. Jak widzicie, poszła ona do góry. Te domki będą się rozbudowały na drugi poziom. Czyli tych najbiedniejszych chyba nie będę miał w takim razie. Chyba, że tutaj ta strefa będzie z tymi biednymi gdzieś z tyłu, gdzieś oddalona. O, petycja OKG handlu. OKG hazardu, znaczy się. A dlaczego nie? Strzelę wam tutaj go.
W moim mieście ono jest, jakby się nie patrzeć, ale nie będzie rozbudowywane za bardzo. Dobra, stoimy tutaj. A te drogi pociągniemy jeszcze do samego końca. Czyli tą i tą drogę do samego końca pociągniemy. To się da jeszcze rozbudować, da się rozbudować, ale póki co jeszcze nie. Więc tak o. Oczywiście znaczek, żeby każdy wiedział, że tutaj jest hazard. Legalny oczywiście. Samo tak pisało tam. Legalny hazard, pamiętajcie? Legalny, żeby nie było później. Więc co, postawimy tutaj może jeszcze jeden przystanek. Czyli jeszcze jedne statki. Statki jeszcze jedne tutaj postawimy w tym miejscu gdzieś. Powiedzmy tu. Oczywiście połączmy je razem. Czyli rozbudujmy maksymalnie. Postawmy to. Standardowo wszystko. I podepnijmy to do drogi jakieś. Ok. Podpięte, wszystko pięknie, ładnie. O to właśnie chodziło. Zwiększmy tutaj bliższą gęstość. I może autostradę całą wokoło zwiększymy. To czy jest sens? Spójrzmy się teraz. Gdzie co może nie? Stajemy to w ten desen tylko i wyłącznie. Tu. Tutaj niby by się przydało, bo jednak to jest małe obciążenie, ale jest. Więc nie, jednak chyba szczelimy wokoło całą autostradę na wyższy poziom. To od razu tutaj zapewni mi lepszą przepustowość moich ludzi i wszyscy będą bardziej happy. Teraz tak, podniesiemy wszystkie drogi te. Tak, to będzie najwięcej kosztowało na wysoki poziom. Przynajmniej w tej części górnej, w tej części dolnej. Właśnie tak myślę. Czy wszystko na maksymalny poziom rozbudowywać, czy jednak nie? Bo to wiecie, to automatycznie zwiększy mi tak samo klasę moich simów. A tego właśnie nie wiem, czy chcę aż tak bardzo to osiągać. Teraz tak, te drogi, co ja teraz postawiłem, doprowadzą do budowy wieżowców. Tak, właśnie o to chodzi. Tu może damy im średniej gęstości, tutaj tych wszystkich u dołu. Czyli automatycznie oni nie będą mieli wieżowców, oni będą mieli kamienice zwykłe. Średniej, ci już będą mieli wysoką. Oj, zamiast sobie, ale to są sklepy. To dobra, sklepy to jeszcze jakieś tam ujdą w tłoku. To nie jest, sklepy będą mieli na wysoką, a domki na niską. Bez sensu będzie wtedy. Dobra, najwyżej później usunę strefę sklepową z tej drogi i tylko zostawię te drogi wokoło, co są. I wtedy oni się nie rozbudują maksymalnie. Po prostu będą musieli zbudować się, tak jak droga, która do nich przylega. Tutaj może średnią damy. Albo nie, tu dobra, tutaj będzie wysoka. Kurde, średnia, nie, średnia ich będzie. Kurczę, dałem gruntową. Super, po prostu, super. Tak, safe mode, o to chodziło. Tu, tu, średniej, 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 a tu już poleci wysoka droga. Tutaj też wysoką. Dobra, i tak wokoło pociągniemy drogę teraz wysoką już dla nich. Tutaj budynki powstawały jeszcze lepsze. Póki co jesteśmy na plusie z Forbes, ponieważ wiem, że wydaje straszne pokłady gotówki. No ale cóż. Cóż. Niech tak też będzie. Ok. Ten desen to będzie wybudowane. Wysokiej gęstości. Od razu lepiej to wszystko się prezentuje. Lepszy ruch i tak dalej. Wszyscy bardziej happy. Też rozbudujemy, od razu się te budynki też chciał rozbudować. I wy również ten sam desen pójdziecie. Tylko, że u was to chyba będzie większość pierwszy, drugi poziom zamożności. Więcej, no nie wiem, czy tutaj u was będę rozbudowywał was. Jak widzicie, zmniejszyła mi się ilość mieszkańców. Założę się, że to z tego powodu, że są te przebudowy. I oni przeważnie wtedy po prostu na chwilę jakby znikają, ci ludzie, rozbudowują się i wracają do nas z powrotem. Tak to przeważnie się prezentuje, więc nie ma co się przejmować, jeśli nagle zobaczycie, że wam ludność spadła. To może być również oznaka, że wam się oni po prostu zwiększają. Więc to jest zaleta, że macie mniej ludzi. De facto, tak. Przepraszam za to słowo, że tego ciągle używam, ale nie wiem nawet dlaczego. Trzeba się poprawić i już tego słowa nie używać. Przynajmniej nie w takim stopniu jak aktualnie. Bo to faktycznie może głupio brzmieć. Dobra,
Tak, wszyscy tam będziemy latali, rozbudowywali drogi. Drogi góry, ale jak widzicie sami, trzeba je wszystkie popodnosić. Tutaj damy wysokiej gęstości już drogi, bo to są wyjazdowe drogi, więc one muszą być jak najlepsze. Średniej, średniej. I jeszcze tutaj być wysoka, to nie. Tutaj średnia, średnia i jeszcze ta chyba. I to chyba jeszcze trzeba zrobić. Okej. Tu jest wysoki. Dobra, wydaje mi się, że wszystko już powinno być zbudowane tak jak powinno, maksymalnie jak tylko się da. Tu jest chyba może tam wyjazd. Tu i tu. Tej ludzi przychodzi dosyć mało, prawda? Ze statku do przychodzi tych ludzików, ale to się później poprawi, mam nadzieję. Więc się tym nie będę przejmował. Dobra, tu wam może damy jeszcze wyjazdy po bokach, wszędzie, w każdym możliwym miejscu. Tu jest park. Tu mam też nam wyjazd. Tu. I tutaj, wiecie, żeby to... Oczywiście jak najbardziej te drogi wszystkie odciążyć, żeby tutaj korków różnego typu nie było. Dobra, jeden domek się skarży na coś. Co tutaj byś chciał? Pożar! No dobra. Na pożar to już nie ma mocnych, tak wam powiem. Nie ma mocnych. 2000. Strata. To mnie nie cieszy. Dobra, wiecie co teraz tak? Postawimy tutaj własne autobusy. Skoro oni mają pomagać w pracy w innych miastach, to muszą mieć własny dworzec autobusowy, bo inaczej co to będzie za pomoc? Tak wam powiem. Więc w tym miejscu ląduje dworzec autobusowy. To już macie postawione, więc tym się nie przejmujcie. Parkuj i jedź. Tego nie mam, ale tego nie będę zbudował póki co. Aj, nie chciałem tego dworca. Autobusy mi się z tego dworca nie podobają. Tak, 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 tak. Wiem. Rzuciłem sobie muszę kasy, teraz po prostu bawię się tymi autobusami. Stawiam niższe, tak? Dokładnie. Też tak sądzę. Masakra jakaś. Wiem, że tak nie powinno się robić, ale co? Co ja poradzę? Gotówki mam od cholerki, więc mogę sobie pozwolić na wypłacanie odnośnie miejsca umiejscowienia tych wszystkich budynków. Gdybym miał tego mniej, to wtedy mógłbym jakoś tutaj kombinować. Chciałbym więcej tych autobusów się tutaj dostać. Tu maksymalnie rozbuduję i to też się nie da. No dobra. Nie wiem dlaczego, ale tylko tyle mogę maksymalnie rozbudować ich. Samoloty, statki, pociągi, tramwaje. To na samym końcu rozbuduję tramwaje. Póki co nie widzę sensu w ich rozbudowywaniu. Forsy? Nie ma. Zamknięte. Czemu to jest zamknięte? Ja chciałem zobaczyć, jak moi ludzie tutaj sobie latają, pięknie, ładnie sobie jeżdżą. A nie, żeby mi tu powiedzieć, że to jest zamknięte. Tutaj jest korek. Tego się obawiałem właśnie, że jeśli zamontuję to w ten sposób, to w tych wszystkich miejscach będą korki i ludzie nie będą mieli jak do mnie w ogóle przyjechać, nie wiem. O. Kurczę, tego zupełnie nie mam jak poprawić. Jedynie co, mógłbym tutaj odciąć ten drogę, a wtedy on by się skupił na tej drodze tutaj, w tym miejscu i tam by oni próbowali się do mnie przedostać. Więc nie wiem, chyba jednak, żeby korki były przy wjeździe, niżeli później u mnie. Jak tu widzicie, tych korków, to... A, czy nie, teoretycznie nie ma korków. To jest po prostu normalne, z tego by wynikało. Wszystko wokoło poustawiane, pięknie, ładnie, wszyscy sobie jeżdżą. Szczęśliwi są, więc chyba nie będzie aż tak źle. Tak, co wy tutaj chcecie odnieść się kasyna? Kasyna mogę posłuchać akurat. Ulepszmy handlu... Zrobię polepszenie KGH handlu, spokojnie. Tylko musicie pierw zarobić na siebie, żebym mógł was w ogóle polepszać. Póki co twoi koledzy na mnie w ogóle nie chcą, mi nie chcą w ogóle zarabiać, więc nie mam jak tutaj was polepszyć. Przykro mi. Chciałbym naprawdę, uwierz mi, że chciałbym was polepszać, ale póki co takiej możliwości ja nie mam. Jak wygląda sprawa turystyki? Tak, o 5000 to jest mój dochód. Strasznie słabo. A turystów dzisiaj mamy 1200. Ale jak mówiłem, to miasto dopiero co powstało, więc... No, mi się wydaje, że chyba nie ma co się tym martwić, że jest tak mało turystów. Bo przecież to miasto się dopiero rozwinie nam. Na razie to są czyste początki miasta. Big Ben się ładnie prezentuje na samym środku. Aha, tutaj miałem jeszcze rozbudować sklepy. Sklepy. Pokażcie mi tutaj tak o to.
Do tych najmniejszych sklepów są niepotrzebne, szczerze mówiąc. Jak tu bym szczelił sklepy, to powstałyby te dla niezamożnych, ale by się rozbudowały na maksymalny poziom później. Czyli mogłyby stać się wieżowcami kiedyś. Czyli mogłyby się stać? Czy bredzę głupoty? Nie, nie mogłyby się stać. Okej. Okay. Szczelimy to w ten desen, czyli nie sięga do nich ta strefa, która mogłaby ich polepszyć. Okej. Okay. Brak kupujących, chcesz mi powiedzieć pewnie? Nie, dużo przestępstw. A z drugiej strony ten komunikat mnie nawet cieszy, wam powiem. Dlaczego? Gdyż mogę postawić tutaj sobie straż. Znaczy policję. Pałki na ciągle, wiecie o co chodzi. Dobra, w tym miejscu postawimy pierwszą policję. Oczywiście też stawiam te najmniejsze cele. Czy ten najmniejszy komisariat. Gdyż on jest tani. I go możemy rozbudować. I koszt jego rozbudowania nie jest aż taki wielki wbrew pozorom. Patrzcie, rozbudowany w ten sposób. Kosztujemy 1000, a ten już mi na start kosztuje 1700, więc naprawdę jest różnica. Ma więcej celi oczywiście, ten ma o wiele mniej celi aktualnie. Ma tylko 25. A i tak wydaje mi się, że to rozwiązanie jest o wiele lepsze. Okej, turyści powoli zaczynają przybywać. Taki port postawimy później na wyżej jeszcze jeden taki terminal, żeby ich było jeszcze więcej. 22 tysiące ludzi. No, jak na początki, nie jest źle. Czyli postawiłem ja wreszcie ratusz? Ciągle ratusza nie mamy. Ach, tak, tak, safe, oczywiście, tak. Rozbudowuj miasto, nawet w ratusz nie zainwestujesz. O, ratusz się w ogóle rozwija? Aha, nie, do ratusza podpinamy te wszystkie rzeczy. Więc buduję ratusz tutaj. I już mogę go ulepszyć na start, dwa poziomy. Dobra, wszyscy happy. Kolejny poziom muszę go ulepszyć? Nie, już nie mogę. Dobra, i dom burmistrza od razu postawimy. Bo to też podniesie oczywiście od razu zadowolenie moich ludzi. Dom burmistrza postawimy jakoś tutaj na uboczu tak bardziej. Bo to i tak chyba zadziała na wszystkich ludzi wokoło. Więc tutaj problemu nie będzie. A może tutaj postawimy... O, tutaj przy wjeździe będzie dom burmistrza. Wszyscy happy. Chyba sięga do wszystkich, prawda? Dobrze mówię. No, wszyscy są szczęśliwi, że jest dom burmistrza postawiony. Więc okej. Okay. Jak widzicie, miasteczko prosperuje już nawet fajnie. 3000 na plus. Większość z domów. Z komercji mam dosyć mało. Jeszcze. Ale tak, jak widzicie, jest zapotrzebowanie na drugą klasę. Na te najtańsze strefy, ale ich nie będę rozbudowywał, bo nie widzę sensu za bardzo. Nocna zmiana sprząta. Cholera jasna. Czemu wy nie pracujecie? Wy tu macie harować jak woły, żeby tutaj ludzie byli zadowoleni, a nie. Nocna zmiana. No. I kurde, i to by było na tyle, tak? Rozumiem? Nikt nie będzie pracował? Chamstwo w państwie. Dobra, i standardowo się rozgadałem. 43 minuty. Masakra jakaś. Nie wiem, czemu te odcinki tak długie mi wychodzą. Zobaczymy, może je obecne na pół, albo i nie. Rzucam chyba takie, jakie są. Zobaczymy. Jeszcze. To miasto będę później rozbudował troszeczkę wolniej w takim razie, bo na razie no troszkę przesadziłem. Tak, troszeczkę tylko tak tyci. No, to dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych znajomym łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim!